To był zwykły dzień w moim życiu. Pracowałam w biurze, robiłam swoje rzeczy i planowałam, co zrobić na obiad. Nagle odezwała się moja koleżanka z pracy. Miała w głosie dziwny ton, co mnie zaniepokoiło. Powiedziała, że widziała mojego męża z inną kobietą. Usłyszałam te słowa i poczułam, jak w moim sercu zapanowało zamieszanie. Postanowiłam wziąć wolne i wrócić do domu. Nie wiedziałam, co mnie tam czeka, ale czułam, że muszę to zobaczyć własnymi oczami. Kiedy otworzyłam drzwi do naszego domu, zobaczyłam to, czego się spodziewałam, ale jednocześnie nie chciałam w to wierzyć. Mój mąż, Tomasz, leżał w łóżku z inną kobietą, a ona była w ciąży. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Czułam się oszukana, zdradzona i opuszczona. Wiedziałam tylko jedno. Moje małżeństwo właśnie zostało zniszczone przez romans męża i ciążę kochanki. Trudne decyzje. Po tym, co zobaczyłam, musiałam podjąć trudną decyzję. Czy powinnam zostawić męża i zacząć nowe życie, czy też spróbować naprawić nasze małżeństwo? To była decyzja, która mogła zaważyć na całym moim życiu. Czułam, że jestem w pułapce i nie wiem, jak dalej żyć. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję, ale nie chciałam tego robić pochopnie. Rozważałam różne opcje i myślałam o konsekwencjach każdej z nich. Nie wiesz, jak bardzo mnie to zraniło? Zapytałam męża z bólem w sercu. Maria, ja wiem, że to boli. To był błąd, ale proszę, daj mi szansę naprawienia swojego błędu, odpowiedział Tomasz, patrząc na mnie z nadzieją w oczach. Czułam, że ta decyzja nie będzie łatwa. Musiałam zastanowić się, co będzie najlepsze dla mnie i moich dzieci. Czy naprawa naszego małżeństwa jest możliwa? Czy powinnam odkłamać nasze życie i zacząć od nowa? Walka z kochanką. Niestety, walka z kochanką okazała się trudniejsza, niż się spodziewałam. Choć Tomasz zapewniał mnie o swoich uczuciach i chęci naprawy naszego małżeństwa, jego kochanka, Anna, nadal była w jego życiu. Zaczęłam walczyć z nią. Starałam się nawiązać z nią kontakt, aby ją przekonać, by zrezygnowała z Tomka. Próbowałam jej powiedzieć, jak bardzo cierpię i jakie to ma dla mnie konsekwencje. Ale Anna była uparta i nie chciała zrezygnować. Anna, proszę cię, przestań widywać się z moim mężem. To zniszczyło nasze małżeństwo, mówiłam z desperacją w głosie. To nie jest tak, jak myślisz. Tomasz mnie kocha, a ja kocham jego, odpowiadała Anna, a w jej oczach było widać pewność siebie. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby powstrzymać ich romans. Przeglądałam różne poradniki i rozmawiałam z przyjaciółmi, szukając sposobów na powstrzymanie kochanki. Jednak wszystko, co próbowałam, okazywało się bezskuteczne. Anna nie chciała słuchać i nie chciała zrezygnować z Tomka. Wsparcie przyjaciół. W tym trudnym czasie przyjaciele stanowili dla mnie ważne wsparcie. Wiedzieli, jak bardzo cierpię i jak bardzo trudna jest dla mnie ta sytuacja. Radzili mi, jak postępować i co robić dalej. Ich rady i sugestie pomagały mi przetrwać ten trudny czas. Maria, musisz zdecydować, co jest dla ciebie najlepsze. Nie możesz pozwolić, aby ktoś cię tak traktował, mówiła mi moja najlepsza przyjaciółka, Monika. Nie wiem, co zrobić. Czuję się oszukana i zdradzona. Nie chcę, aby moje dzieci cię, odpowiadałam jej, szukając rady. Przyjaciele byli tam dla mnie, gdy potrzebowałam wsparcia i pomocy. Dzięki nim czułam się silniejsza i bardziej pewna siebie. Odkrywanie nowych możliwości. Po tym, co się stało, zaczęłam szukać nowych sposobów na spełnianie moich potrzeb emocjonalnych i duchowych, których nie miałam w moim obecnym małżeństwie.
Zaczęłam rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Szukałam nowych znajomości i podejmowałam decyzje, które pomagały mi zacząć żyć pełnią życia, niezależnie od mojego małżeństwa. Maria, jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia w tym świecie. Nie pozwól, aby ta sytuacja cię zniszczyła. Znajdź swoją pasję i idź za nią, mówiła mi moja siostra, Kasia. I tak zaczęłam odkrywać nowe możliwości. Zaczęłam malować obrazy, które zawsze mnie interesowały, ale nigdy nie miałam czasu na ich tworzenie. Zaczęłam też chodzić na jogę i uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, aby rozwijać swoje umiejętności. To wszystko dawało mi siłę i motywację, by przetrwać ten trudny czas. Terapia i samorozwój. W końcu zdecydowałam się na terapię. Chciałam pomóc sobie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z zdradą męża. Przez długi czas miałam problemy z zaufaniem i z zbudowaniem nowych relacji z ludźmi. Terapia pomogła mi zrozumieć, dlaczego to się dzieje i jak to zmienić. Zaczęłam też bardziej dbać o siebie i swoje samopoczucie. Zdrowo się odżywiałam i regularnie uprawiałam sport. Dzięki temu czułam się lepiej w swoim ciele i w swoim umyśle. Maria, widzę, że zaczynasz mieć więcej pewności siebie. Cieszę się, że widzę cię uśmiechniętą, mówiła mi moja mama, patrząc na mnie z dumą. Dzięki, mam. Terapia i praca nad sobą naprawdę mi pomogły, odpowiadałam, czując się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki terapii i pracy nad sobą zrozumiałam, że zdrada męża nie jest moją winą. Nauczyłam się, jak radzić sobie z emocjami i jak podejmować dobre decyzje dla mnie i mojej rodziny. Podsumowanie. Moje małżeństwo zostało zniszczone przez romans męża i ciążę kochanki. Była to bardzo trudna sytuacja, ale udało mi się przetrwać dzięki wsparciu przyjaciół, odkrywaniu nowych możliwości i pracy nad sobą. Dzięki terapii i samorozwojowi odzyskałam wiarę w siebie i zaczęłam żyć pełnią życia.